Witajcie, jestem Beorn. Przedstawiam dzisiaj karabinek Brewmaster od Hudsona. Przestrzeliwuję go dzisiaj na 25 metrów. Przynajmniej podejmuję takie próby. Tu mam moją pierwszą tarczę, którą wystrzeliłem. Tutaj jest takie pierwsze wstrzeliwanie się pierwsze. Odległość 25 metrów. Mam Hudsonowskie magazynki. No i zobaczymy, czy się nie zatnął. Nie mówiłem o śrucie. Używam takiego taniego śrutu. A dlaczego go używam? Ponieważ strzelam z niego też z Monsuna, z Fixa. Także mam porównanie, jak są celne karabiny. Dwa na raz wystrzelił. No i się zaciął. Pusty. Wszystkie, reszta pusta. Dobra, chodźcie do tarczy. Weźmy magazynek do porównania wielkości. A jeszcze wam pokażę tarczę sprzed 2 tygodni. To jest wystrzelone 2 tygodnie temu. Byłem trochę wstrzelany, jak widzicie, to jest albo 14, albo 16 strzałów. A to jest magazynek w porównaniu do tego. A tutaj dzisiaj strzelam parę strzałów. Także odskok, jak widzicie, jest odskok, jest też parę różnych strzałów. Tarcza dzisiejsza. To była pierwsza tarcza. Tutaj nie mam kamery, ale ładnie było widać, jak pierwsze 3 strzały poszły idealnie w środek. Potem oczywiście trzeba było zrzucać. Tutaj był strzał podwójny, czyli pierwszy i drugi. Pierwszy strzał trafił tutaj, a ten podwójny tutaj niżej. Resztę, jak widać, tutaj większość wpadła. Wielkość magazynka jest taka. Także całkiem to wygląda. Albo znaczy nie całkiem, no, to jest kwestia śrutu. Jak mówiłem, używam tego taniego śrutu i z niego strzelam najczęściej.